Cześć, witam Was na kanale Piłkarska 11. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o koronawirusie, który zaczyna niszczyć ten sezon, o ile już go nie zniszczył. Więc zaczynamy. Ale przed zaczęciem materiału chciałbym powiedzieć, że nie chciałbym oceniać sytuacji koronawirusa, jak to teraz wygląda, tylko po prostu chciałbym powiedzieć, jakie są skutki, jak koronawirus się odbija na tle piłki nożnej, a na razie jest bardzo, bardzo się odbija. Więc teraz możemy, więc zaczynamy. Zacznijmy sobie od tego, że na początku, jak koronawirus zawitał w Europie, to mecze były rozgrywane bez udziału publiczności. Jednak długo tak nie było, ponieważ teraz mecze zostały wstrzymane, bodajże już od tygodnia w większości lig tak jest. A 3 dni temu swoje mecze zawiesiła Premier Liga, rosyjska liga oczywiście. I jest to według mnie chyba ostatnia liga z tych, które można oglądać w telewizji, jakiekolwiek. Oczywiście chodzi mi z tych lepszych lig profesjonalnych, która wstrzymała swoje rozgrywki. Na razie rozgrywki wstrzymały swoje mecze do końca marca, ale mogę Was zapewnić, że jeżeli chodzi o udział publiczności, to na pewno nie do końca marca, tylko jak już to do połowy kwietnia, może po Wielkanocy się sytuacja poprawi z wirusem, ale nic na to nie zapowiada, bo na razie jest coraz gorzej. A dlaczego z udziałem publiczności? Według mnie mecze nawet nie będą po tej przerwie, jakby do końca marca, nie będą nawet rozgrywane, nie będą dalej rozgrywane, ponieważ piłkarze też zaczęli chorować. Między innymi Juventus był na kwarantannie, ponieważ zachorował ich stoper Daniele Rugani. A jeżeli chodzi o polskich piłkarzy, to niestety Bereszyński zachorował, piłkarz Sampdorii oczywiście. Oczywiście życzymy zdrowia. Teraz przejdźmy do wtorkowej decyzji UEFA. Kilku decyzji. Pierwszą decyzją było przełożenie euro z 2020 roku na 2021 rok. Raczej większość ludzi się i ekspertów tego się spodziewała, ponieważ obecna sytuacja nie jest, nie pozwala prowadzić meczy, a co skutkuje tym, że mecze po prostu kiedyś będą musiały zostać nadrobione. I dlatego sezon się kończy na początku maja, a mecze euro by zaczynały chyba tak w początku czerwca, ale już są 2 mecze zaległe, na przykład w ekstraklasie, i te mecze będą musiały zostać nadrobione, ponieważ musimy wyłonić mistrza, drużyny, które spadają, chyba że sytuacja była na tyle zła, że by się nie ustabilizowała, to wtedy by został przerwany sezon, ale i tak euro zostanie przełożone na 2021 rok, bo jest to oficjalna decyzja. Szkoda, bo Polska grała na tym euro, ale i tak będzie grała w 2021 roku. A jeżeli chodzi o całe euro, to nawet jeżeli, nie wiem, by było grane w jednym państwie, to można by było pokombinować i gdzieś się przełożyć, ale nie jest to w tym roku taka prosta sprawa, ponieważ euro jest rozgrywane w 12 państwach i 12 miastach. I dlatego euro nie może być przełożone do innego kraju, bo po prostu jest to niemożliwe. A poza tym w całej Europie już jest epidemia. Przejdźmy sobie teraz do kolejnych następstw decyzji UEFA. Finał Ligi Mistrzów i finał Ligi Europy został przełożony. Konkretnie finał Ligi Europy został przełożony na 24 czerwca, a finał Ligi Mistrzów na 27 czerwca. Powiem Wam taką ciekawostkę. Był taki pomysł przed tym, jak jeszcze nie było oficjalnej decyzji o przełożeniu euro, żeby ziemia, w sensie stadion Energa, bo finał Ligi Europy będzie w Gdańsku rozgrywany, stadion Energa
to na pewno by był to było neutralne, neutralny stadion i tam miałyby być półfinały rozegrane dwa i finał, ale jednak Euro zostało przełożone na następny rok i nie jest taka potrzeba, żeby rozegrać finały ligi, półfinały Ligi Europy w Gdańsku, bo oczywiście nie byłoby trzeba rozgrywać dwóch meczy, nawet czterech meczy, jeżeli chodzi o cztery różne zespoły, a można by było później, na przykład tydzień później od razu finał rozegrać, ale jednak finał, jeszcze raz, Euro jest przełożone na 2021 rok i nie ma takiej potrzeby, żeby półfinały były grane od razu i po nim finał. Myślę, że to spokojnie będzie nadrobione i te mecze, w zależności jak długa będzie ta przerwa, to mecze zostaną nadrobione kolejno. I sezon się tak skończy, nie wiem, w połowie maja, zobaczymy. Oczywiście jeszcze są puchary krajowe. No i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Ale jeszcze chciałbym wspomnieć o drużynie Lecha Poznań, która drużyna obchodzi 98. rocznicę. Jest to jeden ze starszych klubów w Polsce. Kiedyś to była bardzo dobra drużyna, teraz nadal się utrzymują w topce polskiej, ale już niestety nie walczą w europejskich pucharach. A szkoda, bo kiedyś ta drużyna miała bardzo duży potencjał, na pewno się jeszcze kiedyś odbuduje. Tak samo jak Jurgen Klopp mówił, że Manchester United też się kiedyś odblokuje i będzie zdobywać puchary, to europejskie typu Liga Mistrzów, to tak ja uważam, że Lech Poznań kiedyś się odbuduje, bo jest to na pewno drużyna z dużymi tradycjami. A teraz Was zapraszam, link w opisie, film ze stadionu Lecha Poznań. Taka promocja. Więc to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeszcze chciałbym przejść do tego, że w niedzielę będzie film i będzie to nietypowy film, bo jak już mówiłem, mecze nie są rozgrywane. Dlatego film będzie nietypowy, rozrywkowy trochę. Będę quizy rozwiązywał z internetu. Wy będziecie mieli podgląd na mnie w takim prawym dolnym rogu albo górnym. A na całym ekranie będę rozwiązywał quiz. I to jest bardzo fajne. Dobrze to się przyjmuje na YouTubie, więc myślę, że na moim kanale również się dobrze przyjmie. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Cześć!